Cześć wszystkim, z tej strony Chanela, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dlaczego spotykamy się w poniedziałek? Ponieważ, uwaga, dodaję do mojego maratonowego tygodnia poniedziałek i w każdy poniedziałek będą pojawiać się gry. Stwierdziłam, że na waszą prośbę nie będę tworzyć dodatkowego kanału z grami, a dodam taki dzień, jakim jest poniedziałek i w każdy poniedziałek będzie się pojawiać gra. Z racji tego, że ja jestem miłośniczką Simsów, zaczniemy sobie od serii z The Sims 4. Mam nadzieję, że się cieszycie, ja bardzo i powiem wam szczerze, że jestem mega zadowolona i mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, dlatego kciuk w górę za to, subskrypcja i oczywiście dzwoneczek, bo ostatnio algorytmy szaleją i niestety powiadomienia wam nie dochodzą, dlatego dzwoneczek jest bardzo, ale bardzo ważny. Słuchajcie, dzisiaj jest zapowiedź plus pierwszy odcinek Simsów. Wymyśliłam coś takiego, ponieważ gram w Simsach od jakiegoś czasu na modach i udało mi się pobrać taki kod, taki mod, w którym możemy mieć aż 25 osób, Simów czy zwierząt w rodzinie. Więc kochani, dzisiaj będziemy budować przedszkole. Stwierdziłam, że zrobimy sobie taką rozgrywkę, gdzie będziemy adoptować dzieci, wychowywać je. Później jak znajdą swoich partnerów, już się ustatkują, to dopiero później będziemy ich wyprowadzać. Dajcie znać, czy taki pomysł wam się podobał. Ja wahałam się między hotelem dla zwierząt a przedszkolem, więc jeśli przedszkole wam się spodoba, to może zrobimy taki hotel dla zwierząt. Oczywiście, tak jak mówiłam, gram na modach, więc też jeśli będziecie chcieli, to pokażę wam, jak taki mod pobrać. Bardzo też mam dużo rzeczy pobranych, więc jeśli chcielibyście odcinek, jak coś pobrać, jakąś karierę inną w Simsach, to oczywiście napiszcie w komentarzu. I słuchajcie kochani, pomyślałam, że jak zbudujemy dzisiaj już te całe przedszkole, to musicie napisać w komentarzu, czy chcecie same dzieciaczki, czy chcecie też niemowlaczki, czy też większe dzieci, czyli już takie typowe tutaj simowe dziecko, więc napiszcie to w komentarzu, kogo będziemy adoptować. I co najlepsze, musimy stworzyć opiekunkę bądź opiekuna. Dlatego stwierdziłam, że drugi odcinek będzie to decydowanie przez was, a bardziej przez Instagramowiczu, więc jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to tam kliknijcie i zapraszam was do obserwacji, ponieważ zrobię ankiety, w którym to Instagramowi obserwatorzy zdecydują, czy to będzie opiekunka, czy opiekun, czy będzie to blondynka, czy będzie to murzynka. Zobaczymy, co wybierzecie. Dlatego jeśli pomysł wam się podoba, kciuk w górę, obserwujcie Instagram, a ja was zapraszam do rozgrywki i do budowania przedszkola. Dobra kochani, słuchajcie, wybrałam już parcelę, tą taką jedną z największych, ale postanowiłam, że te przedszkole musi być dosyć duże, bo jeśli będziemy chcieli mieć aż 25 simów, no to jednak będzie troszeczkę dużo. Szczerze wam powiem, że nie chce mi się całości budować od początku, dlatego przejdziemy sobie do galerii i jakiś domek wybierzemy, a my go po prostu sami wyposażymy, wyremontujemy. Bo już jakby plan, jak te przedszkole ma wyglądać, mam. Przedszkole albo bardziej mogę to nazwać dom dziecka, coś takiego. Więc tak, weźmiemy sobie teraz na topie parcelę. 50 na 40, cena jest w sumie nieważna, bo w razie czego sobie jeszcze tutaj kod zainwestujemy, że tak powiem. Ten jest dosyć fajny, albo to, zobaczcie, elementary school, no wygląda jak szkoła, więc zobaczymy jak to w środku jest. No, powiem wam, jeśli chodzi o, powiem wam, bierzemy to, naprawdę bierzemy to, podoba mi się mega. Nie wyposażą, albo zrobimy z wyposażeniem. Zobaczymy jak to wyjdzie, najwyżej będziemy tutaj zmieniać wszystko. Więc uwaga, nie mogę się już doczekać. Ogólnie chciałabym zrobić, nie wiem czy tutaj mamy podziemia, ale na pierwszym piętrze wiadomo, kuchnia, duża, ogromna jadalnia, żeby wszystkie dzieciaczki się zmieściły. No i oczywiście na te starsze i na te młodsze, które muszą siedzieć jednak jeszcze na stołeczku dla dzieci. Pokój oczywiście naszego opiekuna. Jakieś takie miejsce, w którym on mógłby się zajmować.
sobą, czyli swoimi sprawami, pracą itp. Też jeszcze dajcie znać w komentarzu, czy ma być jedna osoba, czy dwie, bo póki co zrobimy jedną, ale potem może okazać się, że jest to za mało. I okej, mamy to, zobaczcie jak to... Ej, ładnie wygląda, naprawdę mega mi się podoba. Dobra, zajrzymy teraz do środka. Wow, 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 czyli nie ma tego tak jak chciałam, no ale dobra, nieważne. Ej, zobaczcie, to w sumie już w przedszkole praktycznie mamy gotowe. Ale to jest niesamowite, w sensie tutaj mamy, patrzcie, do rysowania dla dzieci, toalety, sypialnia, tutaj dla niemowląt, no ja jestem w szoku, naprawdę w pozytywnym szoku, bo nie sądziłam, że ktoś coś takiego tutaj już wymyśli, czy jakby to nazwać, no znajdzie. Wiadomo, nie jest to, nie są to moje oczekiwania, to co ja bym chciała, aczkolwiek prezentuje się to naprawdę nieźle. Jestem zadowolona, usunę sobie te krateczki, bo średnio mi się one tu podobają. Dobra, czyli mamy dwa pięterka, tak jak chciałam. No i dobra, kochani, teraz weźmiemy, przyspieszymy tutaj ten obraz, żebyście się nie zanudzili, a ja zabieram się za remontowanie przedszkola.
Po długim czasie, po długich godzinach, powiedzmy, robienia tutaj naszego domu, naszego sierocińca, zrobiłam dopiero pierwsze piętro, raczej w sumie zrobiłam parter. Więc tak, jak się wchodzi, mamy tutaj kanapy, niby przyjęcie i bla bla bla, więc jak to wygląda, korytarz. Tutaj zrobiłam pokój zabaw. Mamy żyrafkę, zabawki, książki. Myślałam, żeby tutaj zrobić jeszcze jakąś kanapę, żeby potem opiekunka mogła poczytać. Tutaj będzie grill, takie wiecie, rzeczy też z jedzeniem związanym. Dalej mamy kuchnię. Kuchnia jest taka dosyć skromna, aczkolwiek mi się podoba. Oczywiście tutaj mamy kominek. Dalej tego akurat nie zmieniałam, mamy jadalnię, aczkolwiek zmienię ją, bo średnio mi się podoba, tak mega mi się kojarzy ze stołówką taką nieprzyjemną troszeczkę. Dalej mamy dla dzieci prysznice tutaj, następnie są toalety, tutaj będzie pokój taki już twórczy, czyli rysowanie. I dalej mamy pokój dla dzieciaczków starszych, dla niemowlaczków, bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Więc stwierdziłam, że tutaj to muszę umieścić. I mamy jeszcze, o, obrócę wam to tak, pokój do odrabiania zajęć domowych. Więc to by było na tyle póki co z tego, co zrobiłam. Górę wyremontuję i zobaczycie w trzecim, myślę, czy w drugim odcinku, zobaczymy jeszcze. Ale muszę zrobić jeszcze pokój dla naszej opiekunki bądź opiekuna, zależy kogo wybierzecie w kolejnym odcinku, kogo będziemy robić. No i tutaj chyba zmienię troszeczkę tą powierzchnię, albo przygotuję już dla bardziej nastolatków czy dzieciaczków pokoje, żeby potem z dołu mogły się przeprowadzić na samą górę i zdobywać jakieś poziomy swoich umiejętności. Jeszcze też zrobimy jakieś... jeszcze akurat zrobimy sobie, słuchajcie, jakiś ładny ogródek. Na pewno opiekun będzie zachęcał do tego, żeby hodować jakieś rośliny uprawne jak najbardziej. Więc jeśli filmik wam się spodobał i seria wam się zaczyna podobać, zostawcie ogromnego kciuka w górze, subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, komentujcie. No i oczywiście obserwujcie mój Instagram, ponieważ za niedługo tam będą ankiety i będziecie mogli głosować i stworzyć opiekuna dla aż 24 może dzieciaczków. Też dajcie znać, ile opiekunów ma być. Póki co zrobimy tego jednego, a potem zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc dziękuję wam za oglądanie. Ja się mega cieszę, jestem mega podjarana tą serią. Dlatego no, widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa!